Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Zespole Szkół Specjalnych w Supi pod Kępnem odbyły się obchody związane z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskim Tygodniem Autyzmu. Uroczystość przygotowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Supi pod Kępnem. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone corocznie 3 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Życzenia wszystkim niepełnosprawnym oraz przedstawicielom placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi złożyła wicestarosta Grażyna Jany. Ja chciałam powiedzieć, że naszą wielką troską jest to, aby pokonywać bariery, nie tylko te architektoniczne, ale również te mentalne, aby w głowach ludzi zakwitła myśl, że tolerancja i pomoc to jest najbardziej normalna rzecz, jaka może być. W uroczystości wzięła również udział Maria Kremer, przewodnicząca Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawieniem teatralnym po drugiej stronie lustra wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Spektakl poruszał problem wykluczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku społecznym. Szkoła specjalna w Supi to placówka na terenie powiatu, gdzie przy odpowiedniej pracy działaniom nauczycieli udało się wykształcić wspaniałą grupę pływaków. Spotkanie było okazją, aby poinformować o tym, że dwoje uczniów tej szkoły otrzymało powołanie do kadry narodowej Polski osób niepełnosprawnych w pływaniu. Uczestnicy spotkania obejrzeli film o Kacprze Władkowskim, który powołany został właśnie do reprezentacji. Uświetnieniem uroczystości był występ chóru powiatowego pod dyrekcją Ewy Olek, a także Marii Witak, która przedstawiła zebranym napisane na tę okazję wiersze. Na zakończenie wszystkich zaproszono na poczęstunek.